Dzień dobry, Krzysztof Frankowski. Pochodzę z Ciechanowa i zajmuję się wykonywaniem kół od ponad 40 lat. I przyjechałem tutaj nauczyć uczniów z Litwy i z Polski wykonywania kół od podstaw, jak dawniej wykonywano narzędziami tradycyjnymi. I koło zaczynamy wykonywać od piasty. Piasta to jest ta środkowa część koła. Po wytoczeniu piasty na tokarce robimy otwory pod szprychy. Na piasty jest używane drewno gatunków liściastych, najczęściej dąb, akacja, i piasta ma długości około 30 cm i średnicy 16 przy wozach. I na szprychy stosowany był inny gatunek drewna. Jeśli piasta była dębowa, to szprycha była z innego gatunku, raczej z akacji lub z jesionu. A dzwono, jako górna część koła, wykonywana była z brzozy, z dębu, z jesionu, z grabu. No i po wykonaniu koła, to okuwaniem zajmował się już kowal. I obręcze były nabijane na gorąco. Jeśli obręcz spadała po jakimś tam czasie, to była skracana lub prymitywnym sposobem na wsi sobie radzili, wjeżdżali do stawu i w ten sposób puchło jak gdyby drewno w kole i jakiś tam czas służyło, ale to nie był dobry sposób. Piastę jako podstawową część, od której zaczynamy wykonywanie koła, wytaczamy na tokarce. Były to karki nożne, początkowo, później elektryczne, ale po prostu najłatwiej było elektryczną zrobić, ale w dawniejszych czasach no, to były tak zwane sznurkowe nawet tokarki, które były no, do czasów wojennych używane. Po wojnie raczej już elektryczność, jak już była to, no, na wsiach, to elektrycznymi wytaczano. I żeby otwory porobić w piaście, to trzeba było dokładnie rozliczyć ilość szprych na piaście. Najczęściej to było 12 szprych, a dzwon było 6. Dwie szprychy trafiały na jedno dzwono. Chociaż były wykonywane koła z jednego elementu. Ale to już jest wyższa technologia, były gotowana ta górna część obręczy w wodzie i wyginana. Ale to była bardzo skomplikowana praca i raczej zaniechano tego i robiono z elementów. A szprychy to wyrabiane były bardzo prymitywnie, toporkiem lub ośnikami. Kształt nadawano ośnikami, tak zwanymi narzędziami do strugania. No, szprych. No, mocowane były w tak zwanych też ławach kołodziejskich lub w strugnicach stolarskich. No, każdy sobie radził jak mógł, nie? Dzwono to wycinane było początkowo ręcznymi piłkami. Ta część półokrągła, tak półksiężyc niektórzy mówią, ale to dzwono się nazywa fachowo. To ręcznymi piłkami, no później elektrycznymi taśmówkami, tak zwanymi taśmówkami stolarskimi. Bardzo ważną sprawą przy wykonywaniu koła jest dokładne rozliczenie odległości szprychy w piaście. Jeśli tu nie będzie dokładności, to koło będzie niezbyt wytrzymałe. No i ważna sprawa jeszcze jest, że szprychy w kole nie mogą być proste, tylko muszą być odsadzone. Odsadzone lub, jak to dziadek mówił, szybiste, pochylone na jedną stronę, na zewnątrz wozu, muszą być koniecznie pochylone, bo jeśli nie będą pochylone, to podczas jazdy mogą się połamać po prostu, bo pracują w różne strony. Dawniej drogi były bardzo nierówne, to szprychy by przechylały się w jedną, w drugą stronę i by się połamały. A tak jak są odsadzone na jedną stronę, na zewnątrz, to pod ciężarem nie ustępują w przeciwną stronę, tylko przegięte są w jedną stronę. Jak łączymy te wszystkie rzeczy, części? Szprycha z piastą i z dzwonem łączona jest bez użycia kleju.
tylko na wbicie. Na silne wbicie i klinami, w dzwonie to klinami jest tylko klin wbity drewniany dla usztywnienia. A jeszcze jest taki szczegół, że piasta przed zamocowaniem szprych, to piasta powinna być w wodzie wygotowana. Piasta jeszcze gorąca, a szprychy suche i wtedy się nabija na siłę. I podczas wysychania piasty zaciska szprychę i do tego niepotrzebny jest klej. Czas wykonania koła to jest uzależniony od ilości. Jeśli jedną sztukę wykonuję ją od podstaw, to muszę wszystko rozrysować, obliczyć, powycinać i to zajmuje no, około nawet 10 dni. Jeśli wykonuję takich kół powiedzmy 10, to średnio wychodzi mi wykonanie około 3 dni jednego koła.